Hej, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Miło mi, że znowu tutaj jesteście. Dzisiaj przychodzę do Was haulem kosmetycznym z Polski. Mimo, że pojechałam na urlop tylko na tydzień, to udało mi się kupić kilka rzeczy z polskich drogerii i nie tylko, bo także zamawiałam kilka kosmetyków przez Minty Shop i na stronach internetowych. Także dzisiaj Wam to pokażę, jakie, mam nadzieję, perełki udało mi się upolować. Jeśli jesteście ciekawe, to zapraszam do oglądania. A chciałam jeszcze wspomnieć, że pewnie zauważyłyście zmianę w moim wyglądzie. Otóż tak, obcięłam włosy i to dość drastycznie, bo około 10 cm. Mimo wszystko myślę, że to jest zmiana na plus, bo ta długość jak najbardziej mi odpowiada i wydaje mi się, że te włosy wyglądają lepiej i fajnie się układają. Dodatkowo muszę Wam powiedzieć, że już były dość liche i przerzedzone, a teraz będę znowu walczyć o to, żeby rosły ładne, piękne i zdrowe. Nie przedłużam już i przejdźmy do kosmetyków. Jest ich niedużo, ale myślę, że są dość fajne, także zapraszam Was do oglądania. I oczywiście na początku zahaczę jeszcze o temat pielęgnacji włosów, bo kupiłam dwa kosmetyki, takie bardzo pielęgnacyjne, myślę. I jest to między innymi szampon i odżywka, polecone przez moją panią w salonie i one pochodzą z firmy Dermena. Jest to szampon, który hamuje wypadanie włosów i stymuluje odrastanie włosów oraz odżywka, która wzmacnia włosy i ułatwia rozczesywanie. I ta seria jest przeznaczona do włosów osłabionych, nadmiernie wypadających. Ja je zakupiłam w Rossmanie i była chyba na nie promocja około 20 zł za sztukę, coś takiego. Kiedyś już o nich słyszałam, nigdy nie próbowałam. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Oczywiście dam Wam znać. Kolejna maska do włosów. To nie mogło być inaczej. Zakupiłam kolejną maskę od Anwen. Jest to maska winogrona i keratyna do włosów średnioporowatych. Jak pamiętacie, ostatnio miałam tę maskę do włosów wysokoporowatych i ona była naprawdę treściwa i przepięknie sprawdzała się na moich włosach. One były takie miękkie, gładkie, delikatne. Teraz postanowiłam próbować coś nowego i sięgnęłam potem z winogronami i keratyną. To jest olej winogronowy, tak? Olej winogronowy, keratyna, jedwab i aloes. Jeśli jeszcze nie używałyście masek od Anwen, a macie bzika na punkcie pielęgnacji włosów, to koniecznie musicie wypróbować, bo wszystko w tych kosmetykach się zgadza. Czyli design, zawartość, to jak one wyglądają, to jak te kosmetyki pachną, naprawdę wszystko jest super. I one kosztują około 30 zł, ale myślę, że cena jest jak najbardziej adekwatna do działania produktu. Plus tę maskę używamy tak raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, bo rzeczywiście nie można używać jej za często. Niestety może obciążyć nasze włosy. Także tak, i ostatnia już maska do włosów to jest maska z firmy Elbiotica Biovax. To nie powinno być też dla Was zaskoczeniem. Ja uwielbiam te kosmetyki i zawsze jak jestem w Polsce, to jakąś maseczkę z tej serii sobie kupuję. I tym razem sięgnęłam po intensywnie regenerującą maseczkę do włosów ciemnych. Raz już ją użyłam, naprawdę działa, jest fajna, sprawdza się, polecam. Teraz przejdźmy do pielęgnacji twarzy i znowu zakupiłam peeling, tym razem firmy Rezibo. Jest to multifunkcyjny peeling do twarzy. Szkoda tylko, że jak zdrapuję te naklejki, to właśnie to opakowanie takie robi się brzydkie. Niestety to schodzi. I tutaj mam multifunkcyjny peeling do twarzy o pojemności 75 ml. Jest to peeling enzymatyczny. Chyba z delikatnymi, małymi drobinkami. Dziewczyny zachwalały na YouTube, postanowiłam sprawdzić. Ja akurat lubię właśnie peelingi, wszelkie peelingi do twarzy. Także ten na pewno przetestuję i dam Wam znać. Kolejne dwie rzeczy, jeśli chodzi o pielęgnację, to są maseczki do twarzy z firmy Skin79. Maseczki w płacie. I tutaj mam z ślimakiem. A tutaj mam taką bubble, rice bubble. Maseczkę oczyszczającą, która ma tworzyć właśnie tę słynną pianę na twarzy. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Już się nie mogę doczekać, kiedy je wypróbuję. I też dam Wam znać, czy się sprawdzają i czy są warte swojej ceny, bo one kosztują około 15-20 zł. Teraz kremy do twarzy. Te kremy, muszę zaznaczyć, że kupiłam w Anglii. Jeden przez stronę internetową i został mi ten krem polecony przez moją koleżankę w pracy. I ten, to jest firma Tranquility Skincare. Nigdy o niej wcześniej nie słyszałam, ale koleżanka tak bardzo zachwalała ten krem, że musiałam po prostu wypróbować. I nazywa się ten krem Youth Research Cream i jest przepełniony
wszelkimi olejami. Mamy tutaj olej kokosowy, oliwę z oliwek, kolejny olej z awokado. Naprawdę tu jest mnóstwo tych olejów, 10. Mamy tutaj witaminę E, ekstrakt zielonej herbaty. Naprawdę ten skład jest cudowny i muszę wam powiedzieć, że tego kremu używam już od pewnego czasu i rzeczywiście się sprawdza. O dziwo, można go używać 2 razy w ciągu dnia. Mówię o dziwo, ponieważ ten krem jest tak treściwy, że można by pomyśleć, że mógłby mnie albo kogoś zapchać, i moja koleżanka ma całkowicie inną skórę od mojej. Mam bardziej przetłuszczającą się, ja mam taką bardziej mieszaną i się sprawdza i u niej, i u mnie. On kosztuje, no jest dość drogi, około 30 funtów i tutaj mam 30 ml. Opakowanie jest naprawdę fantastyczne, dość nowoczesne. Można go używać 2 razy dziennie, ja używam go tylko rano na dzień i jest on w pompce. Tak, fajnie się wchłania, dość szybko, jednak trzeba chwilę poczekać. I jest bardzo treściwy, nadaje się pod makijaż, ja go stosuję właśnie na dzień, tak jak już mówiłam. I będę go dalej testować. I kolejny krem do twarzy, jaki zakupiłam, bo na ten okres jesienno-zimowy próbuję używać bardziej treściwych kremów. Takie, które będą cały czas działać uspokajająco na moją skórę i będą ją odżywiać. Dlatego zaopatrzyłam się w krem z firmy Lauder i to jest Daywear Multi Protection Antioxidant 24-Hour Moisture Cream. Kiedyś już wam pokazywałam ten krem w wersji 15 ml, tutaj mam już 50 ml. Wiedziałam, że kiedyś po niego sięgnę i tak też się teraz stało. Cieszę się, że zrobiłam to w tym momencie, ponieważ rzeczywiście on jest bardzo treściwy i myślę, że na wiosnę i lato byłby po prostu za ciężki. Musicie przyznać, że opakowanie jest przepiękne, ogólnie te produkty ekskluzywne wyglądają pięknie, pachną cudownie, ja je bardzo lubię. Też trzeba chwilę poczekać, żeby się wchłonił, ja go używam na dzień. Idealnie sprawdza się pod makijażem. Nie narzekam, podoba mi się, jest fajny, ale niestety dość drogi. Teraz przejdziemy w stronę kosmetyków kolorowych, ale przed tym pokażę wam 2 gąbeczki, jakie zakupiłam. I między innymi postawiłam na gąbkę Blended, którą uwielbia Maksineczka i muszę wam przyznać, że rzeczywiście się sprawdza. Tutaj mam ten kolor miętowy, teraz używam tej miętowej, bo kupiłam od razu 2, bo było taniej i nie żałuję. Cieszę się niezmiernie, bo wydaje mi się, że wyprze tę gąbkę Beauty Blender, którą notabene też sobie zakupiłam, bo nie mam pewna, czy Blended się u mnie sprawdzi, ale Blended jest fantastyczna. Nie dość, że świetnie się domywa, nie muszę używać żadnych olejków, nic z tych rzeczy, wystarczy zwykły szampon i ona wymyje się ze wszystkiego. Nawet jeśli użyję bardzo kryjącego i bardzo ciężkiego podkładu, to nic nie wchłania się aż tak bardzo do środka, jest bardzo zbita i świetnie rozprowadza podkład do twarzy, także myślę, że jeśli mam wybierać między Blended a Beauty Blender, to chyba postawiłabym w tym momencie na Blended. Wydaje się o wiele, wiele lepsza. Także te gąbeczki kupiłam i będę je dalej testować. I kosmetyki kolorowe, mam ich tylko 3, z czego 2 są to takie same produkty. Pierwszy to jest podkład, mój ulubiony drogeryjny podkład z firmy Catrice HD Liquid Coverage Foundation o kolorze 010 Light Beige. Kiedyś używałam 020, jednak on jest troszeczkę za różowy. Ten ma bardziej beżowe tony i o wiele on mi lepiej odpowiada. Tyle w tej kwestii. Kupiłam w sklepie Minty Shop, był dostępny ten kolor, z czego bardzo się cieszę, będę go używać. Jednak zauważyłam, że jeśli używam go zbyt często, to potrafi mnie zapchać, także muszę robić sobie od niego przerwę, ale jak już go użyję, to on przepięknie wygląda na twarzy i bardzo chciałabym znaleźć taki podkład drogeryjny, który wyglądałby tak na twarzy, ale nie zapychał. Niestety jeszcze czegoś takiego nie znalazłam, mam nadzieję, że w przyszłości to mi się uda zrobić. I teraz 2 pudry do twarzy z firmy Vibo. Banana Loose Powder, także zachwalane przez Maksineczkę. Są to ultra lekkie, półtransparentne pudry do twarzy. Niedrogie, bo kosztują około 10 zł. Jeszcze ich nie używałam. Niedługo to zrobię i też dam wam znać, czy rzeczywiście są takie dobre. Cieszę się, że je dorwałam. Były ostatnie 2 w Rossmanie i udało mi się je zdobyć. Kochani, to jest cały mój haul kosmetyczny z Polski. Nie było aż tyle tych kosmetyków chyba, zazwyczaj przywożę ich o wiele, wiele więcej. Jednak muszę przyznać, że przyjdzie do mnie za jakiś czas paczka z Polski. Zobaczymy, czy wtedy tych kosmetyków też nie będzie troszeczkę więcej. Zobaczymy.
Ale dajcie znać, czy haul Wam się podobał, czy używałyście którykolwiek z tych kosmetyków i co o nich sądzicie. Ja już się będę z Wami żegnać. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa!